Drodzy braterstwo, w dniu dzisiejszym chciałem się z braterstwem podzielić tematem pod tytułem Błogosławienie Boga i przeklinanie ludzi. Będzie to kontynuacja i ostatnia, trzecia część rozważań nad słowami apostoła Jakuba zapisanymi w trzecim rozdziale jego listu, w wersetach od 2 do 12. W poprzednich dwóch częściach rozważane były wersety od 2 do 8. Dzisiaj zostaje nam werset 9, 10, 11 i 12. I właśnie w tym wersecie 9 czytamy o błogosławieniu Boga i przeklinaniu ludzi, nad czym będziemy się dzisiaj głównie zastanawiać. Ten werset będzie najważniejszy z tych wersetów, jakie dzisiaj będą pod rozwagą. Ale na początek chciałbym przypomnieć tą wypowiedź apostoła Jakuba, która jest zapisana w trzecim rozdziale jego listu w wersetach od 2 do 12. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, której całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem, język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorośl figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Tak mówi nam tutaj apostoł Jakub o potędze języka. Przedstawia umiejętność kontrolowania języka jako sztukę bardzo trudną, bowiem stwierdza na początku, że gdyby ktoś potrafił to czynić, to byłby człowiekiem doskonałym, co znaczyłoby, że nie uchybiałby w swoim postępowaniu, nie uchybiałby w swoich czynach, bo byłby wtedy właśnie mężem doskonałym. Oczywiście nikogo takiego nie ma, bowiem wszyscy uchybiają w mowie. O tym mówi tutaj nam właśnie apostoł Jakub, podaje nam przykład koni i okrętów. Mówi, że można je właśnie opanować, sterować nimi. Tutaj koniom się te wędzidła wkłada, mały metalowy pręt, dzięki któremu można dużym koniem sterować. Czy w przypadku statku, to olbrzymim statkiem kieruje się przy użyciu malutkiego steru. Tak samo człowiek swoim językiem, który w porównaniu do innych organów ciała jest małym organem, bo czymże jest wielkość języka do wielkości nogi na przykład, też jest bardzo malutki. Więc człowiek, który by potrafił kierować swoim językiem, potrafiłby też kierować swoimi nogami, czyli swoim postępowaniem, bo nogi, chodzenie symbolizuje postępowanie. Czy potrafiłby kierować swoimi rękoma, a ręce symbolizują nam czyny, których dokonujemy. Więc język jest mały, a gdybyśmy go kontrolowali, to bylibyśmy w stanie kontrolować całą resztę człowieka. A tymczasem ten język jest tak mały, a dokonuje wielkich rzeczy. Jest to najpotężniejszy członek ciała. Tak jak to tutaj apostoł mówi, jakże wielki las zapala mały ogień, bo rzeczywiście, by spalić wielki las, to malutki ogień wystarczy na początek, iskra wystarczy, bo wystarczy rozpalić malutki ogień, a wielki las się spali. Tak samo język mały użytek z języka, czasami jedno słowo nieodpowiednie wypowiedziane, wystarczy, by doprowadzić do wielkiego pożaru, wielkiej pożogi, do wielkiego konfliktu.
Wiele wojen, które miały miejsce w przeszłości, właśnie wynikało z tego, że ktoś obraził władcę czy kogoś innego znaczącego swoim językiem, nieodpowiednim słowem czy brakiem od słowa, które było oczekiwane w danym momencie, i rozpalało to wielki konflikt i doprowadzało do olbrzymich zniszczeń. Tak jak to apostoł Jakub nam mówi, że język jest właśnie takim ogniem, jest swoistym światem nieprawości, mówi o nim, bowiem nieprawości nasze słabości, nasza grzeszność znajdują swój wyraz w języku. Są wyrażane właśnie przez język, gdy wypowiadamy nieodpowiednie, grzeszne słowa. Kala, które co prowadzi do pokalania całego człowieka i rozpala bieg życia. Właśnie uruchamia różnego rodzaju pasje, namiętności, słabości i własne człowieka, i innych, i to prowadzi wszystko niekontrolowane do piekła, bo więc ten język sam jest rozpalony przez piekło, przez grzeszne rzeczy, i tego, który nad nim nie zapanuje, do piekła ostatecznie doprowadzi. Później apostoł Jakub mówi o tym, jak to człowiek był w stanie opanować zwierzęta, różne dzikie, żeby wykonywały jego wolę, ale języka swojego nie potrafi opanować, by czynił jego wolę. Ten język właśnie bardziej kontroluje jego, niż on kontroluje język, i mówi, że nikt nie może, jest w 8 wersecie, natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. I rozpoczyna się werset 9, który nas teraz będzie ciekawił, do 12. Przeczytam jeszcze raz te słowa. Nim wysławiamy Pana i Ojca, nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki? Albo winna latorośl figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Tak mówi nam apostoł Jakub tutaj. Pokazuje w wersetach 9 do 12 moralny chaos, w jaki popada chrześcijanin, który właśnie nie potrafi okiełznać czy też kontrolować swojego języka. I tutaj apostoł Jakub chce podać, że taki chrześcijanin oszukuje sam siebie, jeśli wmawia sobie, jeśli łudzi się tym, że cześć, którą ofiaruje Ojcu Niebieskiemu, jest czysta i że może przez Boga zostać przyjęta, bo nie jest czysta i nie może zostać przez Boga przyjęta. Ten, kto wysławia Pana i Ojca i przeklina ludzi, to nie może, jego cześć, jaką daje Bogu, ta cześć nie może zostać przez Boga przyjęta. Ten człowiek, który błogosławi, czyli czci, wysławia Boga, a następnie przeklina, czyli zniesławia, oczernia, szkaluje, szkodzi reputacji innych ludzi, krzywdzi tych innych ludzi swoimi słowami, a ci ludzie są stworzeni na podobieństwo Boże, mówi apostoł Paweł. To jest podobny do kogoś, kto wyznaje głęboki szacunek dla swojego władcy, ale znieważa królewską rodzinę. Jest podobny do kogoś, kto właśnie pluje na królewskie portrety i otwarcie lekceważy królewskie życzenia. Moglibyśmy powiedzieć, jest podobny do kogoś, kto przyszedł do wielkiego rzeźbiarza i przed nim zaczął go chwalić, jakim wspaniałym jest rzeźbiarzem, jakie wspaniałe są jego dzieła. Po czym jak poszedł do muzeum, gdzie te rzeźby tego rzeźbiarza były wystawione, to zaczął krytykować, jak beznadziejne te rzeźby są. Co byśmy powiedzieli o kimś takim? No ktoś taki jest po prostu hipokrytą, jest kłamcą. Te dwie rzeczy są tak sprzeczne ze sobą, że obydwie nie mogą być prawdziwe. Więc albo kłamał, gdy wychwalał tego rzeźbiarza, albo kłamał, gdy znieważał jego rzeźby przez niego stworzone. Tak właśnie, tak jest człowiek, no tak można przyrównać do tego człowieka, który błogosławi Boga, a przeklina ludzi, którzy na podobieństwo Boże są stworzeni. To jest dosłownie, jakby przeklinał samego Boga też w rzeczywistości. Jest to kolejne potwierdzenie złego charakteru języka,
który oddaje się takiej chaotycznej działalności, który potrafi być tak bardzo pełny sprzeczności, moralnych sprzeczności. Kiedy naszym językiem błogosławimy Boga, to powinniśmy tym samym organem błogosławić także i tych, którzy są tacy jak On. Absurdem jest przeklinanie ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. O takim kimś właśnie można powiedzieć, że jednocześnie błogosławi i przeklina samego Stwórcę, bo to On przecież stworzył tych ludzi. Co prawda ludzie są obecnie grzeszni i niedoskonali, w mniejszej lub większej mierze stracili swoje podobieństwo do Boga, ale nie zmienia to faktu, że Bóg ich stworzył i że są Jego dziełem. Wciąż pozostają w nich elementy obrazu Boga i należy to uszanować. Kto tego nie szanuje w ludziach, nie szanuje Boga, który stworzył tych ludzi. Nadal w ich charakterach pozostają cechy świadczące o ojcostwie Boga. Pozostaje wystarczająco dużo, by widać było, czym człowiek był kiedyś w swoim doskonałym stanie, oraz wystarczająco dużo, by pokazać, czym będzie w swoim odnowionym, odrodzonym stanie. Te słowa tutaj z wersetu 9, stworzonych na podobieństwo Boże, są istotne, są ważne z tego powodu, że potwierdzają, iż podobieństwo do Boga nie zostało całkowicie zatarte przez upadek naszego praojca. Bo gdyby słowa apostoła Pawła, słowa apostoła Jakuba nie miałyby najmniejszego sensu, gdyby tylko nasz praojciec Adam był stworzony na podobieństwo Boże. Apostoł Jakub tutaj klarownie mówi o upadłych ludziach, jako stworzonych na podobieństwo Boże, bo przecież tak na pewno nie miał na myśli, że ludzie błogosławią Boga, a przeklinają praojca Adama, stworzonego na podobieństwo Boże. Nie, miał na myśli, przeklinają innych ludzi żyjących wówczas, czyli ludzi upadłych, ludzi niedoskonałych. Te słowa apostoła Jakuba właśnie dowodzą tego, że podobieństwo do Boga nie zostało całkowicie zatarte przez upadek i nawet o upadłym, niedoskonałym człowieku można mówić, że stworzony był na podobieństwo Boże, no bo stworzony był i te elementy podobieństwa wciąż nim zostają i z tego coś wynika. W podobnym tonie wypowiada się także i apostoł Paweł, nie tylko apostoł Jakub. Apostoł Paweł w 1 do Koryntian, 11 rozdziale, a 7 wersecie, także mówi o upadłym człowieku jako obrazie i odbiciu chwały Bożej. Jakbyśmy zobaczyli do 1 Koryntów 11:7. To przeczytamy tam takie słowa, kiedy apostoł mówi o porządku podczas nabożeństw w Kościele, to w wersecie 7, 11 rozdziału 1 do Koryntian stwierdza: mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej, lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny. Mężczyzna, o którym tutaj mówi, to nie mówi o nasz praojciec Adam w swoim stanie doskonałości, tylko mówi upadli ludzie żyjący w pierwszym wieku, chrześcijanie, niedoskonali przecież ludzie uczęszczający na zebrania. I oni na tym zebraniu są obrazem i reprezentują obraz i odbicie chwały Bożej, pomimo swojej niedoskonałości. Apostoł Jakub właśnie w swoim trzecim rozdziale w tych wersetach podkreśla ten dziwny brak konsekwencji w użyciu czynionym z języka, nawet u tych ten brak konsekwencji występuje, którzy wyznają wiarę w Boga. Za przykład takiej niekonsekwencji możemy wziąć zachowanie Żydów wobec chrześcijan w czasach apostolskich, jakie to miało, albo z dzisiejszych czasów to postawa ortodoksyjnych Żydów wobec chrześcijan współczesnych, bo tak jak chrześcijanie, Żydzi w czasach apostolskich, ówczesnych chrześcijan i ortodoksyjni Żydzi, chrześcijan dzisiejszej doby, no to są to ludzie, którzy Boga błogosławią non-stop, ale chrześcijan przeklinają, zresztą wszystkich innych, nie tylko chrześcijan, przeklinają wszystkich innych, a przecież oni, ci wszyscy inni stworzeni są na podobieństwo Boże. Czy też można wziąć postawę fanatycznych chrześcijan żydowskiego pochodzenia wobec pogan w czasach apostolskich. Ci
chrześcijanie nie byli w stanie, przynajmniej początkowo, zerwać ze swoim żydowskim fanatyzmem, jaki wynieśli z judaizmu, i mieli tendencję Boga chwalić, oczywiście, tak jak najbardziej, przecież Żydzi chwalili, więc w chrześcijaństwie, jak weszli w chrześcijaństwo, to też chcieli chwalić, ale przeklinać wszystkich innych jako gorszych, niegodnych szacunku, gorsze chrześcijanie, gorszego sortu, bo nie pochodzenia żydowskiego, bo oni kiedyś nie przestrzegali zakonu, a nawet mieli tendencję, żeby ten swój zakon nadal przestrzegać, pomimo przyjęcia Chrystusa i wejścia w chrześcijaństwo. Ile to apostoł Paweł musiał się nawalczyć, by z tym właśnie judaizującym błędem, z tym judaizowaniem, by to zwalczyć, to zjawisko, jakie w pierwszym wieku ci fanatyczni chrześcijanie żydowskiego pochodzenia chcieli wprowadzić do chrześcijaństwa. Tacy ludzie głośno manifestowali swoje dziękczynienie Bogu, wychwalając Go i wysławiając, a zupełnie nie nauczyli się szanować wszystkich ludzi jako stworzonych na podobieństwo Boże. Przeklinali tych, którzy oddawali Bogu cześć w inny sposób, lub posiadali choćby minimalnie odmienne przekonania religijne. Historia chrześcijaństwa bardzo dobitnie pokazuje, że to napomnienie apostoła Jakuba nic nie straciło ze swojej aktualności. Potrzeba na takie napomnienie nie przeminęła. Przez cały wiek Ewangelii sobory, synody oraz inne zgromadzenia ponoć chrześcijańskie rzucały klątwy i odsądzały od czci każdego, kto ośmieliłby się pomyśleć inaczej, nawet minimalnie pomyśleć inaczej, niż nakazuje kredo wyznaniowe danego ugrupowania. A przecież taki człowiek to wciąż istota stworzona na podobieństwo Boże. Bluźniąc mu, obrażasz jego Stwórcę, którego ponoć tak bardzo czcisz. A może tylko ci się tak zdaje, że go czcisz, bo twoje słowa przeczą temu. Podobnie i w naszym środowisku można czasami usłyszeć lekceważące wypowiedzi o innych chrześcijanach, różniących się od nas przekonaniami religijnymi, czy też różniących się zrozumieniem planu Bożego. Ileż to złego zostało wypowiedziane o tak zwanych nominalnych chrześcijanach. Ponad to, co oczywiście było konieczne. Wręcz z lubością było mówione, tak, z okazaniem totalnego braku szacunku do nich jako ludzi. Jak mogą być tak głupi, i tym podobne zwroty okazujące brak szacunku padały. A przecież oni też są stworzeni na podobieństwo Boże i za nich Chrystus też umarł, nawet jeżeli tego nie rozumieją albo źle to rozumieją. Każda jednostka ludzka, ze względu na to, że wciąż nosi w sobie ślady podobieństwa do Boga, zasługuje na pewną miarę szacunku. Choćby tylko dlatego, że jest człowiekiem, zasługuje na pewną miarę szacunku. Człowiek swoim językiem sam sobie kłam zadaje, udając, że wielbi doskonałość Boga, że odnosi wszystko do Niego, jednocześnie potępiając nawet dobrych ludzi, jeśli nie wyrażają swojej wiary dokładnie przy użyciu tych samych słów i zwrotów. Prawdziwa religia, czy też moglibyśmy powiedzieć prawdziwa religijność, nie pozwala na takie sprzeczności. Ile grzechów można by uniknąć, gdyby ludzie zawsze byli konsekwentni? Pobożny i budujący język jest prawdziwym produktem uświęconego serca i nikt, kto rozumie, na czym polega chrześcijaństwo, nie spodziewa się usłyszeć przekleństw, kłamstw, przechwałek ani lżenia z ust prawdziwie wierzących. Nie mniej niż nie spodziewa się znaleźć owocu jednego gatunku na drzewie innego gatunku. Apostoł Jakub retorycznie zapyta, czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorość figi? Nikt nie oczekuje, że z tego samego źródła popłynie woda jednocześnie słodka i gorzka, bowiem przeczy to prawom natury. O czym też mówi apostoł Jakub w rozważanym przez nas fragmencie, znowu retorycznie pytając, czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? No oczywiste jest, że nie. Jednakże fakty dowodzą, że wyznawcom chrześcijaństwa łatwiej jest okiełznać zmysły i nawet swój apetyt, niż zapanować nad swoim językiem, by nie zniesławiał
i nie mówił źle o bliźnich. Plaga ta dotyka nawet tych, którzy zdają się być pobożni i religijni. Powołując się na przykłady z przyrody zaczerpnięte, właśnie na przykład drzew czy na przykład źródła, apostoł Jakub stwierdza, że jest rzeczą niemożliwą, by Bóg mógł być wysławiany przez człowieka, który bluźni swojemu bliźniemu. Po pierwsze dlatego, że człowiek jest obrazem Boga, a każdy, kto nie szanuje człowieka, nie czci też i Boga. W podobnym tonie wypowiada się też apostoł Jan, który w 1 Jana 4 rozdziale 20 wersecie stwierdza: jeśli ktoś mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A po drugie jest to niemożliwe, ponieważ nie pozwala na to ustalony przez Boga porządek natury, w którym tak przeciwne sobie rzeczy nie mogą współistnieć w jednym miejscu i to w tym samym miejscu. Ponownie można przywołać te słowa apostoła Jakuba. Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki? Albo winna latorośl figi? Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Choć w przyrodzie takie sprzeczności są niemożliwe, u człowieka wszystko jest możliwe. Każda moralna sprzeczność może wystąpić i tak się dzieje, jak pisze apostoł Jakub w wersecie 10. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Po czym natychmiast całkiem słusznie dodaje: tak, bracia moi, być nie powinno. Ale niestety tak jest i z tym trzeba walczyć. Chrześcijanie muszą z tym walczyć, jeśli nie chcą, żeby tak było. W niczym innym chrześcijanie wyznający zupełne poświęcenie Bogu nie mają większej skłonności do tego, by naruszać Boże prerogatywy, niż tym, by osądzać, potępiać i ciskać gromy na tych z jego ludu, którzy są od nich odmiennego zdania. Jak gdyby nigdy nic, bez zastanowienia, bez zahamowań, wkraczają w sferę, do której nawet aniołowie boją się wchodzić i robią to, przed czym nawet Balaam, choć był niegodziwym człowiekiem, się wzdragał. Balaam, gdy został ściągnięty ze swojej Mezopotamii, by przekląć, by przeklinać naród izraelski, który po wędrówce po pustyni zbliżał się do ziemi obiecanej, to bo o to został poproszony, za to oferowano mu olbrzymią zapłatę, ale nawet on, który był łasy na pieniądze, stwierdził: jakże mam przeklinać, kogo Bóg nie przeklina? I jak mam złorzeczyć, komu Pan nie złorzeczy? Nawet on widział absurdalność takiej sytuacji. Jak można przeklinać kogoś, kogo Bóg nie przeklina? Jak możesz złorzeczyć komuś, komu Pan nie złorzeczy, bo mu błogosławi? A my jako ludzie to potrafimy przeklinać, kogo Bóg nie przeklnął, i złorzeczyć temu, komu Bóg nie złorzeczy. Wysławianie Boga jest rzeczą nie na miejscu w ustach tego, kto ustawicznie grzeszy, mówiąc źle o innych i lżąc dzieci Boże. Tu ponownie można zacytować 1 Jana 4,20 i jeszcze dodać 21 werset do tego. Jeśli ktoś mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Tych dwóch miłości nie można rozdzielić od siebie. Są to dwa ramiona sprawiedliwości, tego, czego Bóg wymaga. I wychodzą one z jednej, tak jak dwa konary drzewa, czy rozgałęzienia, z jednego pnia wychodzą. Jeżeli brakuje któregoś, to tutaj nie może być i drugiego. Pobożność i miłość braterska są wymogami sprawiedliwości, są sprawiedliwością. Czy brak którejkolwiek jest naruszeniem właśnie sprawiedliwości. Gdybyśmy zdawali sobie sprawę z potęgi języka i z tego, jak wiele zła może on uczynić, to być może balibyśmy się nawet usta otworzyć. Dobrze mówił nam prorok Starego Testamentu, żeby słów naszych było niewiele, bo im więcej mowy, tym więcej zła. Człowiek, który non-stop paple,
to powiększa ilość złych rzeczy, które wypowiada. Tak? A nawet tutaj mamy w przypowieściach zapisane słowa, że nawet głupiec, gdyby milczał, mógłby uchodzić za mądrego, bo jego mowa, głupie rzeczy, które wypowiada, zdradzają jego głupotę. Więc gdybyśmy sobie zdawali sprawę z potęgi języka i z tego, jak wiele zła może on uczynić, to balibyśmy się usta otwierać, by nie wypowiedzieć choć jednego złego słowa. Przecież nasz Pan w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, a 36 wersecie powiedział, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów Twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. Z każdego nieużytecznego słowa, czy jak mówi Biblia Gdańska, z każdego próżnego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dzień sądu. Tak? Mówienie tak sobie bez nieprzemyślanych słów czegokolwiek, to nie jest takie nic, jak się ludziom wydanie, bo każde słowo ma znaczenie, mówi nasz Pan, i trzeba by się będzie rozliczyć z absolutnie wszystkiego. Słowa są wyrazem uczuć człowieka, pokazują, jakie są uczucia danego człowieka, dlatego nasz Pan mówi, że na podstawie mów, czyli słów swoich będziesz osądzony, będziesz i usprawiedliwiony, albo potępiony, tak jak tutaj to mamy powiedziane, ale z każdego nieużytecznego słowa trzeba będzie zdać sprawę w dzień sądu. Dlatego należy pilnować tych swoich słów, mieć bojaźń przed wypowiadaniem nieodpowiednich słów. Czy to słowo, które wypowiem, będzie słowem nieużytecznym, próżnym, niebudującym, to może lepiej się go nie wypowiadać, bo później trzeba będzie się z tego rozliczać, innymi słowy trzeba będzie za to odpowiedzieć, ponieść odpowiedzialność za to, co się wypowiedziało. Taka bojaźń byłaby nam bardzo pomocna, na początek zwłaszcza, a potem stopniowo pragnienie wypowiadania wyłącznie słów prawdy, sprawiedliwości, miłości, umiarkowania i dobrej nowiny zniosłoby to ograniczenie i znalazłoby swój wyraz w wypowiadanych przez nas słowach. Wynikiem tego byłaby większa pobożność. Jako poświęcony lud Boży używamy naszych języków do chwalenia Boga i wyznawania Jego łaski, Jego miłosierdzia, Jego miłości oraz dodawania świadectwa o drogocennej prawdzie Jego słowa. I jest to właściwe, to powinniśmy czynić. Ale niestety prawdą jest również to, że ten sam język, który w ten sposób chwali naszego niebiańskiego Ojca, nie tak rzadko okazuje się przekleństwem, szkodą, światem niesprawiedliwości dla siebie oraz dla innych, a zwłaszcza dla domowników wiary, rozpalając bieg życia przez oczernianie, snucie złych domysłów, złą mowę, aluzje, insynuacje i tak dalej. Można by tutaj wymieniać listę tych różnych złych rzeczy, w jakich uczestniczy język i w jakie wyraża. Apostoł Jakub mówi tak, bracia moi, być nie powinno, żeby takie rzeczy wśród was nie powinny się dziać. On nie kieruje tych słów do świata. Świat wieku Ewangelii na pewno się tego nie nauczy. To, co widzimy ogólnie w świecie, to jest coraz większy prymitywizm wypowiedzi ludzi i to przykład płynący z samej góry od rządzących, którzy są coraz bardziej prymitywni i wulgarni w swoich wypowiedziach. Coraz bardziej prymitywne i wulgarne jest też społeczeństwo ludzkie, więc świat się tutaj psuje pod względem języka. Ten bieg życia jest rozpalany przez te słowa właśnie pozbawione umiarkowania, pozbawione szacunku do drugiego człowieka. Wywołuje to takie emocje, że ludzie będą do gardeł sobie niedługo skakać. Zresztą nierzadko już się to dzieje dzisiaj, ale na szerszym poziomie będzie się to działo niebawem. Można się przynajmniej tego spodziewać. Ale tak, bracia moi, być wśród was nie powinno, pisze apostoł Jakub, bowiem takie rzeczy są przeciwne prawu Bożemu i naturze. Musimy zadbać o to, by w szkole Chrystusowej nauczyć się lekcji, iż z ust, które chwalą Boga, nie powinno wychodzić nic, co szkodziłoby braciom lub komukolwiek.
Czy ktokolwiek słyszał kiedykolwiek o zdroju wypuszczającym z tego samego źródła słodką i gorzką wodę? Tak jak pyta apostoł Jakub. Tak samo jak ten sam zdrój nie może wydawać słodkiej i gorzkiej wody, tak podobnie i my nie możemy być naśladowcami Syna Bożego i nie będziemy nadawać się do Królestwa tak długo, jak długo będziemy posiadać takie usposobienie. Czy też ta kolejna ilustracja z 12 wersetu drzewa figowego. Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorośl figi? Wniosek jest oczywisty, że nie, bo byłoby to przeciwne boskiemu prawu natury. W przyrodzie każda roślina przynosi owoc według swego rodzaju. Dlatego też apostoł Paweł, ten werset 12, kończy taką konkluzją. Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody, bo jest to niemożliwe. A czy może być tak, że choć fizyczne sprzeczności są niedozwolone w niższych rzędach nieświadomego boskiego stworzenia, to moralne sprzeczności są dozwolone w najwyższym ze wszystkich ziemskich stworzeń, czyli w człowieku? No tak też być nie może. Mówi nam apostoł Jakub wcześniej, w pierwszym rozdziale, gdy mówi na temat modlitwy i zanoszenia próśb do Boga, to możemy sobie przeczytać Jakuba, pierwszy rozdział od 5 do 8. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powiętpowania, bo kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Tutaj w przekładzie Biblii Warszawskiej mamy o człowieku o rozdwojonej duszy, w Biblii Gdańskiej i w innych przykładach jest człowiek umysłu dwoistego. Czyli taki człowiek, którym jak gdyby dwa przeciwstawne umysły w sobie były. Więc mąż umysłu dwoistego, który modli się, czyli a w modlitwie zanosi prośbę, ale wątpi, tak jak tutaj mówi apostoł Jakub, nic nie otrzymuje od Pana, ponieważ jego prośba ma tylko postać modlitwy, ma tylko kształt modlitwy, a nią w rzeczywistości nie jest, bowiem brak jest najważniejszej cechy modlitwy, którą jest wiara. A wracając do naszego tematu, a mąż, moglibyśmy powiedzieć, dwoistego języka, bo ten, kto błogosławi Boga, a przeklina ludzi stworzonych na podobieństwo Boże, no jest jak gdyby miał dwa języki odmienne, bo jeden i ten sam język nie powinien tego robić. No wręcz wbrew prawom natury, wbrew prawu moralnemu Bożemu, jeden język tego nie może, to jest jak gdyby miał dwa języki, czyli możemy go nazwać mężem dwoistego języka. A mąż dwoistego języka, który błogosławi Boga, a przeklina ludzi, co otrzymuje? Tak jak mąż umysłu dwoistego jest sądzony według, czyli na podstawie swoich wątpliwości, a nie na podstawie swojej modlitwy, tak podobnie mąż dwoistego języka jest sądzony na podstawie swoich klątw, a nie według swoich wypowiedzi mających postać uwielbiania Boga. W każdym przypadku jedna lub druga z tych dwóch sprzeczności nie jest prawdziwa. Tam, gdzie jest prawdziwa modlitwa, tam nie ma wątpliwości. A tam, gdzie są wątpliwości, tam nie ma prawdziwej modlitwy. Modlitwy, która byłaby skuteczna u Boga. Podobnie też i w tym naszym drugim przypadku, w przypadku dwoistego języka. Jeżeli Bóg jest szczerze i z całego serca błogosławiony, Jego dzieci nie będą przeklinane. A jeżeli są przeklinane, to błogosławienie Boga nie może zostać przez Niego przyjęte. Już nawet same słowa uwielbienia pochodzące z takich ust będą dla Niego obrazą. Nie będzie to nic więcej niż tylko przejaw hipokryzji, zakłamania, pozoracja ze strony człowieka deklarującego swoje uwielbienie dla Boga. I jeżeli analizując swoje postępowanie i wypowiedzi stwierdzimy, że w jakiś sposób nasze słowa przyniosły Bogu ujmę, powinniśmy pamiętać, że jeśli by kto zgrzeszył, mamy urzędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. W Jego imieniu powinniśmy iść z ufnością do naszego Ojca,
wyrazić swoje zrozumienie błędu, swój żal z powodu naszych zaniedbań w czczeniu Jego imienia i Jego sprawy i pokornie prosić, by grzech ten nie był nam policzony, ale by został przebaczony na mocy zasługi Chrystusa. Apostoł Piotr w swoim drugim liście, trzecim rozdziale, 11 wersecie pyta: skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, a że i jak ulega zagładzie, to każdy widzi, każdy, kto żyje w dzisiejszych czasach, widzi na własne oczy, jakimi powinniśmy być w świętym postępowaniu i w pobożności? Święte postępowanie i pobożność z pewnością nie idą w parze z żadnymi szkodliwymi plotkami, żadnymi nieczystymi i bezbożnymi rozmowami. Niech takie rzeczy będą daleko odsunięte od wszystkich tych, którzy wymawiają imię Chrystusa. Pamiętajmy, by codziennie rozliczać nasze rachunki z Panem, po to, by na naszym koncie nie było zapisanych żadnych próżnych, niewłaściwych słów, szkodliwych dla nas i dla drugich. Słów nieodpokutowanych, a przez to nieprzebaczonych. I na tym zakończymy temat. Mam nadzieję, że te trzyczęściowe rozważania na temat języka, jego potęgi okażą się być zbudowaniem dla nas, pomocą w tym, by nauczyć się lepszej kontroli swojego języka, tak by stawał się on jednokierunkowy bardziej, czyli kierował się w stronę błogosławienia Boga, a odchodził od tej drugiej strony właściwej upadłemu człowiekowi, typowej dla upadłego człowieka, czyli przeklinania ludzi. Amen.